Kamil Szarła, Polskie Radio. Panowie, festiwal w Węgorzewie zaskakuje pewnymi koncertami, takimi niespodziewanymi gwiazdami. Czym wy zaskoczycie publiczność węgorzewską? Czym zaskoczymy, czy w ogóle zaskoczymy? Czym? No czym? Niczym. Nie przygotowaliśmy nic specjalnego oprócz tego, co gramy cały czas na koncertach od początku tego roku, więc może będzie bardziej rokowo, może będzie mniej takich, powiedzmy, piosenek spokojniejszych, a bardziej rokowo. To będzie inaczej, bo rzadko kiedy gramy o tej porze. Czy pamiętacie, który raz gracie w Węgorzewie? Trzeci. Trzeci. Znaczy jeszcze czwarty. Trzeci. Czwarty, tak? Mi się wydaje, że trzeci. To pierwszego razu nie pamiętasz. Pierwszego razu nie pamiętasz. Bo mnie tutaj nie było. Nowa płyta się szykuje. Czy są już jakieś nowe kawałki? Czy może jakieś usłyszymy? Nie, nie. Piosenki się robią. One nie są jeszcze w takiej formie, żeby je grać na koncertach. Że będą w takiej formie, żeby je grać. Może pod koniec roku, może na początku następnego roku. A może znowu jakieś improwizacje albo coś takiego? A my cały czas improwizujemy. Od początku będziemy ci improwizować. Okay. Jest dużo gorzej, jak ja robię też. A aluzja do głosu jakaś. Jesteście po rocznej przerwie. Czym była spowodowana? Wypaliliście się? Otrzymywaliście wakacje? No tak. Jak to urlop. No? Planujecie urlop to odpoczynek. Planujecie w najbliższym czasie ciężko pracować? Czy kolejne przerwy się szykują? Wiesz co, no pracujemy. Wróciliśmy po przerwie, gramy koncerty, przygotowujemy nową płytę. Trudno raczej zrobić przerwę w takim okresie, kiedy zespół przygotowuje nowy materiał. Więc nie, to tak. Myślę, że taki rok to jest na jakiś tam czas wystarczy.